Śmieszne. Pamiętacie może takiego live'a, który był tak z 4 godziny temu albo z 3? Powiedziałem na nim, że moim zdaniem ROX, który był za 212 zł, jest na dołku. I się okazało, że rzeczywiście jest. Od razu mówię, ja mam dwa spojrzenia na tę naklejkę. Pierwsze to jest widzenie inwestorskie, które mówi, ta naklejka będzie w jeszcze większym kosmosie niż jest teraz. Drugie moje patrzenie to jest, czy ona mi się podoba. Ona mi się absolutnie nie podoba. Nie rozumiem tej ceny, ani trochę. Nigdy bym czegoś takiego nie nakleił, nigdy bym czegoś takiego nie kupił. Nie rozumiem, ale jako inwestor mówię fajne. Dlatego kupiłem holo. Tu podziękowania dla trzech panów: żydowski inwestor Simon Cox oraz M1 i chyba Michael, ponieważ też publikował, ale akurat nie z Antwerpu, statystyki za publikowanie statystyk ROX'a Holo. Posłużę się wręcz tutaj parafrazą cytatu z jednego z tych panów, czyli popyt na ROX'a i naklejalność ROX'a jest tak duża, że za chwilę jego naklejek braknie, a popyt na niego pozostanie. Co jest bardzo trafne, tak zupełnie szczerze, bo wydaje mi się, że jest on powalony. I teraz powiedzmy sobie tak. Okej, mamy Roxa, nie? Spoko. Ale zauważcie coś jeszcze. Mamy oczywiście też kapsuły. Te. Których dokupiłem sobie całkiem sporo ostatnio. Tak, myślę, że kilkaset sztuk i się u mnie w ekwipunku znajdzie. Dokupowałem je za 1,40 RMB na buffie. W momencie, kiedy wszystko inne leciało do góry. I dokupywałem je z tego powodu, bo uznawałem, że są one właściwie najtańsze ze wszystkich. Więc uznałem, że to one będą musiały prędzej czy później podrożyć przez właśnie zawartość Roxa Holo w środku. I wiecie, co mnie przy okazji cieszy? Że przez to, że stawiałem te kapsuły jako tego kandydata do zrobienia największej krotności, to dużo osób je ma, a one wcześniej nie rosły i teraz urosły, więc też się w sumie z tego powodu trochę cieszę, ale też się nie cieszę, bo nie udało mi się ustrzelić najlepszej opcji, ale z drugiej strony teraz te wszystkie osoby są dosyć szczęśliwe, więc mówię tak trochę yupi, a trochę chuj mi w dupę, więc jest takie, wiecie, taka dychotomia. W każdym razie, kapsuła se drożeje. Ciekawi mnie do ilu. Znaczy, szczerze mówiąc, to mnie to trochę nie obchodzi, bo wy wiecie, jak ja mam do tego podejście. Niech się dzieje wola nieba, nie? Niech się tutaj dzieje, co się ma dziać. Niech to leci do 5, 6, 8, 20, 45, 62 zł. Niech tu się dzieje wszystko, co się ma dziać. Niech nawet ROX Holo leci do 1000, niech floppy leci do 3000 i niech tak będzie. Po prostu niech się to wydarzy, autentycznie. Ja tak sobie na to patrzę, po prostu z takim uśmiechem. Tak trochę zdystansowany od tego i mówię, hehe, bio się. No i fajnie. I niech się bio. Hehehe. Bo no powiedzmy sobie szczerze, że dla mnie i tak to o wszystkim zadecyduje Paryż, nie? Paryż tam se wejdzie i on powie na przykład, że a, my sobie zrobimy jakieś do dupy holo. I wtedy co? Znaczy nie holo, tylko zrobimy sobie jakieś do dupy tło. No i wtedy co będzie? No, to co jest teraz, to nic nie będzie tak w zasadzie. Tak uważam przynajmniej. Że to co jest teraz, to jest tak, jakbyś powiedział, bardzo lubię bakaliowe mleko i fistaszki w lukrze. Dosłownie tak, a przy kurwa gościu, co tam napierdala tam siekierą drzewo i mówi, o kurwa, se ujebałem drzewo siekierą. Myślę, że to jest bardzo trafne porównanie. Takie idealne. I mam nadzieję, że to bardzo dużo wam obrazuje wszystkiego. I mówi wiele o naszym społeczeństwie i o tym, jak się będzie prezentowała ta cena. O, lubię fistaszki czy coś. No i ten gość, co tam się kierą. Tam jeszcze ciach, ciach, albo łup, łup. Zależy z jaką siłą i co dokładnie. I on tam robi. O, a ten... Co tam? Mówi, o, fistaszki. To mówi, nie, nie tnij drzew. On mówi, o, ten tam, zamknij ryj, bo cię tam, wiesz co. Ciach, ciach.